Wysoka Izbo. To szkoda, wielka szkoda, że nie ma dzisiaj w trakcie tego punktu, który tak szumnie zapowiadał marszałek Hołownia, ani premiera Donalda Tuska, do którego kierowana jest ta informacja bieżąca, ani marszałka Hołowni. Donald Tusk miesiąc temu został zaprzysiężony na premiera demokratycznego państwa, a po kilku tygodniach stał się premierem państwa, w którym o demokracji dowiemy się co najwyżej z podręczników do historii, a nie z programów informacyjnych, nie z dziennika telewizyjnego. Jeżeli depcze się prawa opozycji i milionów Polaków popierających ją, tych, których wy nazywacie problemem, to jakie gwarancje dla swoich praw mogą mieć poszczególni obywatele? Na jakiej podstawie mogą zakładać, że jutro silni ludzie nie wejdą do innych redakcji telewizyjnych, nie wejdą do innych przedsiębiorstw, nie wejdą do prywatnych domów? Nie ma żadnych gwarancji. Musicie, drodzy państwo, pamiętać, że myślenie mnie to nie dotyczy jest daleko idącym błędem. Obiecaliście, że usuniecie barierki, a od kilku tygodni nie robicie nic innego, tylko budujecie kolejne bariery między ludźmi. Demokracja to nie tylko wolne głosowanie raz na kilka lat. To również wolny głos brzmiący codziennie w mediach publicznych. Droga od niszczenia instytucji do naruszenia praw jednostek nie jest długa. Gdy policyjne szwadrony zamknęły ludziom dostęp do telewizji, jednocześnie ludzi tych pozbawiono prawa do rzetelnej informacji. Dlaczego chcecie zniszczyć media publiczne? Polska niestety stała się znowu państwem silnym wobec słabych. A może należy powiedzieć inaczej, słabym państwem silnych ludzi, którzy niszczą kolejne instytucje, a minister Bodnar intensywnie szuka podstawy prawnej dla tych działań. Ale przeczytam państwu krótki fragment jednej z opinii prawnych na temat tego, co się teraz dzieje w mediach publicznych. Innymi słowy, rozwiązanie tychże spółek doprowadziłoby do stanu, w którym publicznej radiofonii i telewizji nie tworzy już żadna spółka, co byłoby stanem sprzecznym z literalnym brzmieniem ustawy. Innymi słowy, należy uznać, że likwidacja jednostek publicznej radiofonii i telewizji wymaga zmiany ustawy. Czyja to jest opinia, jak państwo myślicie? Kto ją napisał? Podpowiem państwu, nie ja. To napisał Adam Bodnar. Adam Bodnar w stanowisku 15 stycznia przedłożonym Trybunałowi Konstytucyjnemu. Panie ministrze Bodnar, w takim razie kiedy postawicie państwo zarzuty panu pułkownikowi Sienkiewiczowi za zamach na media publiczne, który, jak sam pan stwierdził w opinii prawnej, jest nielegalny, jest bezprawny, jest zamachem na państwo prawa, jest zamachem na konstytucję? Pluralizm medialny za waszych rządów, owszem, mamy. Możemy zdecydować, gdzie obejrzymy propagandę Donalda Tuska. W TVP, w Polsacie czy w TVN-ie. Jednocześnie przecież w tych wszystkich stacjach emitowano wystąpienie pana premiera. Swoje rządy zaczęliście od zamachu na media publiczne, żeby nie patrzyły wam na ręce. Ale potem dokonaliście zamachu na niezależną prokuraturę, by nie złapała was za rękę, gdy będziecie łamać prawo. Donald Tusk nie chce niezależnego prokuratora krajowego, pana Dariusza Barskiego. Woli znaleźć prokuratora na telefon. Prokuratora, który będzie podatny na polityczne wpływy i łatwo będzie ulegał naciskom. Nie bez powodu, bo niebawem prokuratura stanie przed wymagającym zadaniem pociągnięcia do odpowiedzialności prokuratora generalnego Adama Bodnara i pułkownika Sienkiewicza, ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Wiemy, że w zakładach karnych to Platforma Obywatelska ma bardzo wysokie poparcie. Być może to w interesie tej części waszego elektoratu prowadzicie do zniszczenia prokuratury krajowej. Budujecie demokrację potiomkinowską, w której zamiast niezależnych instytucji są tylko fasady. Doprowadziliście do tego, że po 1989 roku mamy znowu więźniów politycznych, Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Do ich zatrzymania doszło mimo stwierdzenia przez Sąd Najwyższy, przez Izbę Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, Izbę, która jako jedyna miała prawo zająć się sprawą ich mandatów poselskich, bezprawności wygaszenia tych mandatów. Oni są nadal posłami. Oni dzisiaj powinni siedzieć tutaj z nami na tej sali. Oni jutro powinni głosować w sprawie budżetu państwa. W
Silne państwo opiera się na swoim systemie prawnym. Słabe państwo na systemowym bezprawiu, z którym w Polsce mamy do czynienia w ostatnich tygodniach. Ale pamiętajcie, że państwo prawa pozostanie w sercach wolnych Polaków, którzy setkami tysięcy pojawili się w Warszawie i pojawią się tu jeszcze nie raz, żeby pokazać wam, jak bardzo szanują suwerenność, wolność, niepodległość, godność i jak bardzo solidaryzują się z tymi, którzy bezprawnie zostali przez was uwięzieni. Dziękuję bardzo. Dziękuję.